Witam wszystkich serdecznie. Z okazji zbliżających się świąt postanowiłem zorganizować konkurs. Na początku powiem, na czym polega ten konkurs. Uczestnik musi napisać opis. Musi zrobić opis pająka lub węża. Opis powinien być jakiś chwytliwy, albo śmieszny, albo naukowy, niezbyt długi. Oczywiście. Do opisu musi być dołączone zdjęcie zwierzaka, którego się opisuje. Zdjęcie musi być autorskie i na zdjęciu musi być widoczny motyw świąt, motyw zimy, ale raczej motyw świąt. Konkurs, pracę możecie nadsyłać w formie lub filmiku, co jest moim zdaniem bardziej preferowane, ale jeżeli ktoś nie może z jakichś przyczyn, to po prostu praca może być napisana na kartce papieru, opis, zdjęcie dołączone do tego i wszystko wysłane na maila, który będzie podany w opisie filmiku. Nadsyłanie prac jest od dzisiaj, czyli od poniedziałku, od 17 do 5 grudnia, czyli do piątku, do godziny, załóżmy, do północy. Drugi etap konkursu polega na głosowaniu na Facebooku, na lajki. Każda praca będzie wyeksponowana w zdjęciu czy tam w filmiku i będzie zdobywała lajki. Ten, kto zdobędzie największą ilość lajków, nie myślcie, że od razu wygra, ponieważ najważniejszy głos ma jury. Jury składa się ze mnie w roli głównej. Ja mam decydujący głos. Do tego jest współorganizator konkursu, którego ujawnię Wam za chwilę. I dalej jeszcze moja dziewczyna. Żeby było 3 osoby. Po właśnie głosowaniu na Facebooku, które będzie trwało od soboty 6 grudnia do 13 grudnia do soboty, czyli równy tydzień głosowania, zbierania lajków na fejsie. Nie ukrywam, że liczba lajków będzie miała wpływ też na decyzję jury. W niedzielę nastąpi wynik. Ogłoszę wyniki i wtedy się dowiemy, kto wygrał. Już tak gadam o tym konkursie, kto co wygrał, tylko co jest do wygrania. Nagrody są 3. Pierwszą nagrodą, myślę, że najbardziej kuszącą, jest wąż zbożowy odmiany klasycznej, samiec. Po 4 karmieniach już pokażę, żeby jeszcze bardziej zachęcić. Tak wygląda zbożóweczka, która jest dostępna właśnie w tym konkursie, która jest do wygrania. Drugą nagrodą jest samiczka Holot Heleincei około 3 dc. I trzecią nagrodą zasponsorowaną przez właśnie mojego współorganizatora, jest Poez Loteria Vitata Stadium L2. Powitajmy współorganizatora tego konkursu. Cześć Krzyśku. Siema Adrian, siema wszystkim. Dzięki wielkie Krzyśku za to, że podjąłeś się tego i pomogłeś mi w kształtowaniu tego całego konkursu. Przypomnij jeszcze, jaką nagrodę ufundowałeś ty? Ja zasponsorowałem Poez Loteria Vitata Stadium L2. Jest to ptasznik azjatycki, nadrzędny, polecany dla bardziej zaawansowanych hodowców. Widziałem też, że Twój kanał na YouTube zdobył już 100 widzów. Gratuluję Ci, sam kiedyś przez to przechodziłem. Wiem, że jest to ogromny krok i bardzo motywuje do nagrywania kolejnych materiałów. No, w końcu udało się przekroczyć tą magiczną barierę 100 subów. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy, a ten konkurs właśnie w tym pomoże. Super. W takim razie wierzę w to, że kolejnym krokiem, kolejnym progiem do przeskoczenia będzie 500 widzów, a dalej 1000. Trzymam za Ciebie mocno kciuki, mam nadzieję, że uda Ci się to szybko zrobić. Chcesz jeszcze dodać coś i powiedzieć naszym widzom? Ja tylko chciałem zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, bo nagrody naprawdę są tego warte. Okej, w takim razie dzięki wielkie jeszcze raz, widzimy się na wynikach, cześć. Pozdrawiam, na razie. A Wam jeszcze chcę powiedzieć kilka słów na temat tego konkursu, już takich podsumowujących. Regulamin całego konkursu znajduje się pod filmikiem, jak i również na stronie na Facebooku, w najnowszym wpisie, który będzie przypięty do góry. Także proszę zapoznać się z regulaminem, wykonać wszystkie kroki, wtedy nadsyłamy zgłoszenia, czekamy na wyniki i wygrywamy. Ciao, do zobaczenia.